Hej, witam was serdecznie. W końcu nadszedł ten moment. Po tak długim czasie wziąłem się za ten film. Półtora roku temu Blizzard dał możliwość zgrywania na komputer swoich Play of the Game prosto z klienta gry, bez żadnego programu do nagrywania. No i proszę ja was bardzo, wideo z moimi lucky moments, failami, funny moments i też pojawią się klipy, w których wstąpił we mnie jakiś duch progracza. Zaznaczam, że to nie będzie typowych filmów, gdzie po prostu naciskam Q. Zastanawiałem się też nad formatem tego wideo i sądzę, że zrobimy tak, iż przy klipach zostawię swój komentarz. Tak, żeby uatrakcyjnić, a nie tylko takie zwykłe puszczanie zagrań. A czasami będę musiał wytłumaczyć, co się w ogóle stało. No dobra, zaczynamy. Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Ores. Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku. To chyba pierwszy nagrany klip ever. Łaska i bliskie spotkanie trzeciego stopnia z oponą. Było blisko. Gry z widzami i podwójne Yujin Okeyo. Okej, to może nic takiego, ale jako że rzadko gram Hanzem, byłem dumny z tej dosłownie 100% celności. Ten klip nie wymaga komentarza. Niesamowite uśpienie Lucja, normalnie Nostradamus. Jeszcze raz. W tym wideo Farah chce uciec używając przytłaczającego strzału, a ja w zabawny sposób zabiłem ją uśpieniem. Mega unlucky sytuacja. Teleportacja prosto w szatera. Tutaj gram starym Torbjornem i chcę podarować Zeniacie paczkę z pancerzem. A tu? Pyk! Sorry stary, nie dla psa kiełbasa. Bardzo zabawny C9. Jest overtime, D.Va biegnie na punkt, a tu przywołuje mecha będąc na granicy. I przegrana. Kolejne bliskie spotkanie z oponą. Ponownie C9. Właściwie największe, jakiego byłem świadkiem ever. Ryłem ze śmiechu. Przeciwnicy zmietli połowę naszego teamu i jak widzicie, gonią pozostałych. Pięknie strollowałem D.Va jako Sombra. To nie wymaga komentarza. Film pod tytułem Dobra roślinka. To jest niesamowicie śmieszne. Mój znajomy Matys na Doomfiście dostał bombą pulsacyjną. Ciekawe co teraz zrobi. Dzięki Matys! Wielkie dzięki! Jeszcze raz. Taki tam szybki slip na Doomfiście. Może być troszkę imponujące. Takie sytuacje lubię. Zenek pogodził się ze śmiercią i był dla mnie koleżeński. Lubię, jak ludzie tak robią. Tutaj mamy dla mnie bardzo satysfakcjonujący deflekt. Ledwo widziałem tę wdowę. Ten moment jest z serii Get Down, Mr. President, czyli ktoś nagle wskakuje pod celownik i poświęca się. Czajcie, jakby ktoś z ochrony wskakiwał przed prezydenta i sam dostaje kulkę. Zobaczmy w zwolnionym tempie. Makri ultuje, ale ja go złapię na hak. Dzięki May! Wielkie dzięki! Jeszcze raz. Co tu się stało? Totalnie chybiłem hakiem w Moirę, ale mój hak był w miejscu, w którym skończył się powrót w czasie smugi. Mega zabawna sytuacja. Doomfist ultuje i zabije Anę oraz Zarię. A co ja robię? Super Teko, jesteś bardzo pomocny. My ultimate is ready.
Ten klip to jeszcze lepsza wersja poprzedniego. Ja pierdzielę, po prostu skisłem. Reinhardt ogłuszył prawie całą drużynę przeciwną i zaczyna na nich szarżować. A ja podrzuciłem wszystkich i Reinhardt nikogo nie złapał. Teko troll. Zobaczmy w zwolnionym tempie. Kolejne skillowe zagranie Hanzem. Jestem pewien, że dla dobrego gracza łucznikiem to nic takiego, ale ja tam jestem zadowolony. Jestem uśpiony. Makri na mnie ultuje. Wieprzy odpycha i cowboy strzela będąc za filarem, a ja już srałem w gacie. Taki tam zabawny moment z dwoma wieprzami. I ponownie przyjacielskie zachowanie dwóch osób z przeciwnych drużyn. Oba teamy miały aktywną infrawizję, więc obaj się widzieliśmy. To jest zajebiste. Uwielbiam tak baitować Doomfista, czyli udawanie AFK. What? Sytuacja z Mystery Heroes. Let's drop the beat! Mega, mega, mega unlucky sytuacja. Jeszcze raz. Dosłownie. W tym samym momencie ja i Sombra odpaliliśmy ulty i mój poszedł w zapomnienie. Ale nie fart. Zostałem wskrzeszony, a to już się zapowiada, że od razu umrę od bomby Divy. Jednak Mei pięknie i pewnie niechcący mnie uratowała. Dzięki Mei, czasami się na coś przydasz. No dobra, co prawda mówiłem, że nie będzie klipów, gdzie po prostu naciskam Q, ale tutaj nie mogłem się powstrzymać. Toż to mokry sen Doomfista. Za chwilę zobaczycie stary glitch szarży Reinhardta. What the fuck? Film pod tytułem Nerf Farah. Kolejny klip z gier z widzami. Moment, jak nie pozwoliłem Sombrze dostać się do apteczki. Nie ma takiego leczenia. Scena jak z horrorów. Meteor Strike! Wierzcie lub nie, ale serio, przewidziałem, że Reinhardt użyje swojej super zdolności. Myślicie, że tamto to był fart? Nie przekonałem was? No to obejrzyjcie ten klip, gdzie również wiedziałem, że Rein użyje ulta. Coś pięknego, ale to jeszcze nie koniec. Reinhardt myślał, że uda mu się wyszarżować z zamieci, a ja tu pyk, wciągnąłem go z powrotem. Tak, to był klasyczny moment, gdzie niechcący zabijamy niewidzialną Sombrę. No dobra, tutaj chybiłem masę strzałów, ale akurat przewidywanie, gdzie pojawi się smuga po cofnięciu, wychodzi mi dobrze. I ponownie klip, gdzie Teko wykazuje się zmysłem Nostradamusa. No dobra moi drodzy, na dzisiaj to by było na tyle. Ale tak naprawdę, to co zobaczyliście, to tylko część z moich zachomikowanych klipów. Wiele z nich zostawiłem sobie na drugi odcinek. Potrzebuję też waszej opinii. Jak się wam podobało to wideo? Wolicie po prostu usiąść i oglądać zagrania? Może za dużo gadałem? A może tak było jednak lepiej i przyjemniej się oglądało? Dajcie znać w komentarzach, jeśli kiedyś zabiorę się za drugi odcinek, to uwzględnię wasze sugestie. A tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć. Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek, wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.